jak ktoś tutaj tylko przyjedzie, to od razu atak, nie? O, już widzę, że ktoś się zbliża, czekaj. Ja pierniczy! Jadę dalej, kurczę. Czekaj, czekaj, się obejrzę, kto to jest? Ej, dziękuję! Uuu! O nie! Ty, jakiś GTR mi pomaga! Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5 tryb Fortnite. Co nas dzisiaj będzie czeka? ZNOP napisał: pozdrowisz Piotrków? Pozdrowienia dla wszystkich Piotrków. To był komentarz na samej górze z pozdrowieniami, ale pozdrowień jest bardzo dużo, więc generalnie pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj mam jakieś takie dobre przeczucie, coś taką dobrą energię czuję w tym eliminatorze, nie wiem dlaczego, ale czuję, że będzie dobrze. O, co my tu mamy? Volvo, let's go. Nie, czekaj, to ten fokus, nie, może dajmy mu spokój, bo nie dam mu rady. Chociaż z drugiej strony może by się wystraszył i by pojechał w krzaki, gdzieś się rozwalił, nigdy nie wiesz, nie? Śmiesznie czasami jest. O, ktoś mnie dojrzał. O nie. Uciekamy, uciekamy. Oj, jakaś szybka fura, bo nie zdążył wyhamować, żeby mnie strąbić. Może uda mi się gdzieś schować. Muszę daleko go wyprzedzić i zniknąć z mapy. Wtedy będzie dobrze. No nie odpuszcza gość. Nie odpuszcza. To nic. Ja zrobię trik. Ty, to ten gościu w tym fokusie. What? Ej, mogłem go wyzwać. Niezły trik, co? Bo właśnie, to chodzi o to, żeby z górki zjechać i ja tym samochodem mogę mieć nawet wyższy V-max od niego. I znowu nie ma dropów, ale już. Nie narzekajmy, ja jestem naprawdę dobrze nastawiony, mam coś zajebiste przeżycie dzisiaj przed odcinkiem. No, o kurde, ktoś już Honigana, 9 poziom zgarnął. Serio, jak oni to robią? Ty no zowa typa, cały czas mnie ściga. O, what? Czekaj, co? A nie, to... Okej, okay, no to jedziemy. Oj, 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 oj. Co to było? Ja, ej, ale mnie rzuciło. Dobrze, jakoś opanowałem tą furkę. Ja myślałem... No dobra, może być i taki wyścig, ale myślałem, że dogonił mnie w tym fokusie niebieskim. Garbi kontra Garbi. Jedzie gdzieś tam z tyłu. Tutaj sobie zjedziemy chyba, nie? O, shit, nie, ja zjeżdżam dalej. Na wszelki wypadek zjadę sobie dalej. Tu jakiś dropik jest, co to jest? Trzeci poziom, okej. Zjadę dalej, tu jeszcze nie będę ryzykował i zjedziemy sobie dopiero... Ty, co on zrobił? Co ten gościu zrobił? Czemu pojechałeś tam dookoła? Co za typ? Jednak otwieranie mapki tak szybciutko i zamykanie to jest... O, ale dzisiaj jest fajny ten sezon. Można sobie przez te kwiatki pojeździć. Dobra, już trzeba hamować. Pyk i mamy. Fajnie by było, gdyby to były takie power-upy, na przykład podnosisz sobie power-upa i na mapka ci się na chwilę powiększa i wszystkie dropy w twojej okolicy ci się pokazują na mapce. To by było zajebiście użyteczne w mieście na przykład, gdzie nie widać innych dropów specjalnie, tak jak tutaj na przykład, gdzie mamy otwarty teren, nie? Ej, fajne by coś takiego było, powinni urozmaicić ten tryb eliminator troszkę. Okej, okay, tutaj widzę, że ktoś się na mnie chyba skusił, ale mamy czwarty poziom, zabieramy. Hamuj, 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 okej. Okay. Mamy, może być, już trochę lepiej. Jedzie tutaj na mnie typo, okej. Okay. O, o, dawaj, dawaj tego, dawaj tego, dawaj tego! Aaaa, szybko! Zabieraj, 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 zabieraj! Nie! Cholera jasna, dobra, zawracamy. Ale mnie zrobił, takie fajne auto! Ja też tak nieraz zrobiłem, wiem jakie to uczucie, oj wiem. Załatwił mnie gościu, ale ja się jeszcze tu odegram chyba. Coś czuję, że będzie dobrze. A, tu sobie już skręcimy, cyk. Mamy całkiem niezłe auto, że tak powiem, offroadowe. Ty, gościu mi tu pomaga. O, dziękuję, ty jakiś typo mi pomaga. Właśnie mnie popchnął, dodał mi pusta, ej. What? Czekaj, czekaj, się obejrzę, kto to jest? Ej, dziękuję! Uuu! O nie! Ty, jakiś GTR mi pomaga! Ja pierwszy raz mam taką sytuację. O Jezu, co tu się dzieje? No nie, no to ja też komuś muszę tak pomóc. O nie, 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 GTR, gdzie ty jesteś, GTR? Halo, GTR! On idzie tamtego zabić chyba. Ty,
Co on patrz, atakuje to? Co tu się dzieje? Dawaj szybko, 700 metrów, zabij! Czy on mu będzie pomagał, czy co on będzie robił? Nie pomagaj mu, spychaj go! Spychaj go tam! Ja, co to za pojedynek? Oj, 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 oj. A, nie wiem co się stanie, ale chyba go nie dał rady zepchnąć. A! Miła zmiana, rozdzielczość kinowa plus jakość 4K, kolory też widzę, że bardziej filmowe, lepiej się ogląda. Znaczy, tak, monitor sobie zmieniłem na szerszy, ale z kolorami nic nie kombinowałem, jest tak jak było wcześniej. Dzięki za pozdrowionka, idealny odcineczek po szkole, można się trochę pośmiać. No, poprzedni odcinek to było dużo do śmiania faktycznie, no na pewno nie dla mnie. Ech. Dobra. Odcinek jak zawsze świetny, obejrzany od początku do końca. I może teraz... Nie, nie pozdrowię. Dobra, teraz chodźmy sobie na festiwal tutaj. Bo jedna osoba ostatnio pisała, że fioletowy festiwal jest bardzo fajny do dropów. Ja nie wiedziałem jaki to jest fioletowy, ale sobie później zobaczyłem i fioletowy to jest Street Race, prawda? Na razie nie słyszę dropów nigdzie w okolicy. Czy będzie fajnie, czy będzie niefajnie? Zobaczymy. Ej, podobał... Ej, mam radochę z tego, że przegrałem tamten pojedynek, bo to był najlepszy pojedynek, jaki zrobiłem chyba z ostatnich odcinkach, bo było widać kooperację z innym graczem. Strasznie mi się to podobało, no. Raz, że mi pomagał, no niestety wrąbałem się tam w jakieś krzaczory czy coś. Ale kurczę, fajne to było. Ja chcę teraz zebrać sobie jakiś dobry samochód, taki na przykład typu GTR, i też komuś pomóc, co wy na to? Na przykład, żeby, nie wiem, zepchnąć takiego gościa z dobrym samochodem. To by był nasz taki cel na dzisiejszy odcinek. Mam już Ariela Nomada, bardzo dobry samochód, ale tym, no nie pospycham kogoś, nie? Tu głównie chodzi, jak chcemy komuś pomóc, to musimy kogoś albo zepchnąć z drogi, albo popchnąć do przodu, tak jak tamten GTR wcześniej, nie? Ojej, ale jestem w środku strefy, niedobrze. Tu mamy jakiś... O Jezu, co się stało z tym autem? Tu mamy jakiś dropik, zobaczmy sobie. I mamy Volvo. Okej. Kontra Nomad. Jedziemy. Ja tak myślałem, żeby sobie nawet włączyć kontrolę trakcji tutaj na ten tryb. Bo czasami naprawdę ciężko jest niektóre samochody opanować. I w przypadku takiego... jak on się tam nazywa ten... taki hardkorowy żółty samochód na 10 poziomie. Wiecie, ten taki offroadowy. No to w jego przypadku bardzo by się przydała kontrola trakcji. O kurde, ale rzuca. No i tutaj mamy napęd na tył na przykład, nie? W tym samochodzie. Muszę uważać, bo on mocno zwalnia od każdej przeszkody. Kurde, ciśnie to Volvo tam. I muszę uważać, żeby w nic nie uderzyć. Dobrze się tam przyglądam. Do przodu, co jest przede mną. A tu widzicie dużo... O kurde, to Volvo mnie podgoniło, dobrze. Znaczy, dobrze dla niego, źle dla mnie. Jadę do końca. I... Dobra, wymieńmy. O, ten samochód ma akurat napęd na tył. Niewiele samochodów w tym trybie ma napęd na tył, ale ten ma. O, ładnie w sobie tym Volvem cisnął, nie? Znaczy wiesz, Volvo cięższe, więc te wszystkie przeszkody tutaj ładnie pokonywało. Czy ja właśnie mam samochód z napędem na tył? Tak, kurde, no... Ta gra mnie nie lubi. Znowu mam samochód z napędem na tył, muszę szybko kogoś pokonać. Jakieś AWD sobie dropnąć i wtedy komuś jeszcze pomożemy, nie? O, mamy bardzo ciekawą sytuację, ale ktoś już tam do tego dropa dojechał szybciej, ach. Chodziło mi o to, żeby ukryć się w tym dropie i kogoś tam zaatakować. Poczekać przy dropie, nie? Ale widzę, że drop jakiś słaby, bo ktoś go opluł. To jest, kto to tutaj jest? No jedźmy, jedźmy. Dojedziemy sobie do autostrady i powinienem tą Ferrarką chyba ogarnąć, nie? Trzeba uważać, żeby na dach nie wywalić. Ja już miałem taką sytuację, że kogoś goniłem, się rozwaliłem. I goście mnie wyzwał. Nie, nie to! Dobra, mamy. Audica, może być. Dobra. I jedziemy. Teraz tylko się nie rozwalić i będzie dobrze. I już byśmy zmienili sobie na ten 8 poziom samochód i pojechalibyśmy w grupę graczy komuś pomóc na pojedynku czy coś. O, czekaj, czekaj, bo tu można na... O, brakowało, chodźmy sobie tutaj. Co to było? O,
teraz będzie dobrze. No i teraz jesteśmy w takich warunkach jak dla tego samochodu. O to chodzi. Teraz sobie ładnie tutaj dojedziemy. Audiczkę żeśmy sobie znaleźli. I wbijemy ten ósmy poziom. Mam nadzieję, że nie będzie samochodu z napędem na tył. Dobra. No nie najgorzej, metro się trafiło. Super szybki samochód. Nie wiem, czy będę w stanie kogoś tak powspierać, ale spróbujmy. Dobra, widzę przed sobą grupkę graczy, gdzieś kawałek dalej. O, jest ktoś w pojedynku. Tak wygląda, jakby kończył już. Tak, ten jest prowadzący tutaj. Dawaj go. Trzymaj się drogi, kurde, nie trafiłem! Ach! Dobra, mam go. Kurde, wygrał chyba. Cholera. Chciałem pomóc tamtemu, co był z tyłu. Pokaż mapkę. O, jestem w dobrym miejscu, nice. Dobra, lecimy, Mercedes. Rozwalił się, okej. Okay. Ale tutaj trzeba te... O nie! Kurde! Trzeba te świątynie cholerne ominąć. Tutaj trzeba zawsze powoli, nie? O, gościu też się rozwalił. Dobrze! Jedziemy. Okej, okay, niedaleko. Można jechać tu na przełaj już. Ciśniemy sobie kawałek tutaj. O! Nie wiem, czy uda nam się zrobić ten trik z pomaganiem komuś. Wiesz, kooperację. A tu mam 5 biegów tylko w tym metro. Znaczy ono nie ma wysokiej prędkości maksymalnej, widzicie, nie? 200 km na godzinę już nam się biegi kończą, ale te... To przyspieszenie tutaj robi robotę, okej. Nie no, ładnie idzie, trzeba przyznać. I teraz sobie zgarniemy autko i może uda się jeszcze komuś pomóc, chociaż to już końcowa mecza, nie? Patrzcie, jakie to metro w ogóle, jakie tam bebechy w środku ma fajne takie. Tam jest silnik, ale... Dużo szczegółów jest w tej Fordzie, trzeba przyznać, nie? Dobra, mamy 9 poziom. Czy my tu komuś jeszcze pomożemy? To już naprawdę strefa malutka, już same prosy zostały. Tu mamy jeszcze jakiegoś ziomeczka pięknego. To dawaj, jedziemy. Co będziemy tak stać i czekać na święta, nie? Camaro. No, zobaczymy. Ciągnik! Ładnie się z tym Camaro tam bujnął. O kurczę, próbował mnie Bronco ten stuknąć. A trzeba uważać. No ładnie, kurczę, ładnie. Dobra, i mamy 10 poziom. Co będziemy mieli na 10? Na pewno samochód z napędem na tył. Poproszę, jedną nutkę? A Bronki. Czy to on ma napęd na tył? Nie, on ma AWD, dobrze. Okej, to chociaż tyle. O kurczę, ile tutaj jest dropów? Raz, dwa, trzy dropy w tym... Faktycznie, bo to jest ta... to jest to fioletowe centrum Horizon, nie? I są trzy drop pointy. W jednym miejscu to nieźle chyba. Ale czasami zdarzy się taki mecz, że w ogóle nie ma nigdzie tych drop pointów. Oni tak trochę porzucili ten eliminator. To jest najfajniejszy tryb w całej grze, nie? Powinni go rozwijać, powinni dodać wersję zespołową, na przykład 2-3 osoby. Jaki to byłby sztos? Dobra. Czekamy, czekamy, pokaż mapkę. Nie wiem, czy kogoś jeszcze wyzwiemy na pojedyneczek. To jest za mała strefka. Co by tu wymyślić? Wiem, schowajmy się tu w krzakach. Tu jest akurat taki odcinek drogi ładny. Jak tylko ktoś tu podjedzie, od razu atakiren. Nie? Mam nadzieję, że ktoś tu się przybłąka do mnie, jak myślicie? Ja jestem teraz niewidoczny. Ostatnio ustaliliśmy, że 18 km na godzinę możesz się poruszać i jesteś na mapie niewidoczny. No, ciekawe, czy ktoś się napatoczy. Okej, okay. Wczytali mi się gracze. Pokaż mapkę.
Nie jest to perfekcyjne miejsce do startu, ale jak ktoś tutaj tylko przyjedzie, to od razu atak, nie? O, już widzę, że ktoś się zbliża, czekaj. Widzę, ktoś tam się wyłania. Ktoś tam się wyłania. Czy przyjedzie w moją stronę? To jest technika na kleszcza. Let's go! Niespodzianka! O kurde. Ale jak powoli podjeżdża. No, what? Kurde! Serio? Tak fajnie to zaplanowałem i akurat anulowali. Ale lipa. Ej, schowałem się specjalnie w krzaczka. Gościu powoli podjeżdżał, patrzył, czy ktoś na drodze stoi. Ale nie stał. Trochę się osrał, jechał do końca. O rady, nieźle, nieźle. Gdzie? O kurczę, ładnie się tutaj nacelowałem. Ale ktoś też już to na to wpadł. 10. poziom mam. Doganiam właśnie, ale to pruje, kurde. Będzie walka? Juhu! Do miasta jedziemy. Okej, okay, to chodźmy na drogę lepiej. O, żeż ty bronko, skręcaj! Powoli, powoli. Tutaj trzeba trochę pomyśleć, bo do miasta nie wjeżdża się tak łatwo. O, żeż ty, kurde. Bronko! Nie! Gdzie na drzewo? Kurde, małpo jedna! Co ty robisz? Na przednich kołach, na tylnych, chłopie! Opanuj się! Co ten bronek? Jadę dalej, kurczę. No uciekaj z drogi, kurde! Myślałem, że go ominę, ale tak wszedł w tym driftem. Dawaj, pchamy go. W ścianę. Cyk, cyk, cyk. No kurczę, jak to ładnie robi. No nie mogę go wyprzedzić. Weź zjeżdżaj z tej drogi, co? Franko! Walcz! Jest! Co to za małpa? Po drzewach chce chodzić, no. Ale jednak co dobre auto, to dobre auto, nie? Kurde, ale nadrobiliśmy. Ej, skoro wygrałem, to nie czytam komentarzy. O! Gdybyś miał jeździć jednym samochodem do końca życia, jaki by to był? Może wymień swoje top 5 ulubionych. Więc top 1 to jest Nissan GT-R, oczywiście ten najnowszy, znaczy no najnowszy, R35, nie? To jest taki mój dream samochód, można powiedzieć. Drugim autem... O kurczę, nie myślałem o drugim aucie. Na razie jest tylko jeden. Wow, faktycznie, aż sam się sobie dziwię, że tylko jedno auto wybrałem, okej. Okay. Może jestem skromny po prostu. Zarażasz pozytywną energią z mę... O! Lucek! Zarażasz pozytywną energią z mężem, wyczekujemy z niecierpliwością każdego odcineczka. Tryb Fortnite to złoto. Pozdrowienia dla Agnieszek i Pawłów. Kurde, miałem nie czytać pozdrowień, ach. Pozdrowienia z Glasgow. Bardzo elegancki odcineczek. Pozdrowienia dla ciebie, Pączek. Świetny odcinek, miłego oglądania wszystkim wzajemnie. Też ostatnio grałem i w tych wyścigach 1 na 1 gracze tak jakby jechali autostradą prosto do mety, a ja trafię w jedno drzewo, które stoi na pustyni. No, poprzedni odcinek dokładnie taki miałem, kurde. Teraz zaskoczyłem wszystkich, nawet samego siebie i wystartowałem na końcu mapki. Widzę, że jest tu nawet jakiś przeciwnik, ziomek. Jest drop. I drop, który... Jo pierniczy! 7. poziom, bierzemy! Jeepek się trafił. Bardzo ładnie! I to... Chodź! Chodź! Jedziemy, ziomek! Let's go! Ale żeś przyjechał! Ej, bardzo ciekawy dropik! Możesz, ty pokaż. Okej, okay. No to jedziemy prosto, bo tutaj łatwo można sobie wyjechać z tej takiej jakby hopki, nie? Gościu chyba pojedzie sobie tu na przełaj, ale my mamy na tyle szybkie auto, że damy radę objechać to dookoła. Tylko jak się tu zjeżdża, bo w tym trybie chyba nie ma tu hopy.
akurat mi ten znak zasłania, ale można sobie zjechać. Zobaczcie. No, co on robi, kurde? Jakie densy dzisiaj te samochody robią? Ja pierdolę. O, typek jak ładnie podgonił. Tu trzeba uważać, bo zaraz jest ta skałka. Na tej skałce można wtopić. Nie, tutaj są w niektórych miejscach takie sytuacje, o jak tutaj, nie? Że jedziesz sobie na wprost, na mapie nic nie ma kompletnie, a tutaj taka nagle ściana, której nie możesz przejechać w żaden sposób. Okej, okay, wiecie co? Skoro mamy teraz całkiem niezły samochód, będziemy mieli 8 poziom, to może spróbujmy komuś pomóc, nie? Albo przeszkodzić. Nie no, myślę, że pomóc, tylko z pomaganiem jest taki problem, że trzeba to robić mądrze, nie? No i jak pomożemy komuś za bardzo, to może się okazać, że ten ktoś wyląduje w krzaczorach, prawda? A tego nie chcę. Ja chcę pomóc w taki sposób, żeby ktoś miał lepsze przyspieszenie. Idę szukać graczy. O, tutaj widzę, że dwóch typków, co oni tam robią? Oni robią zlot chyba. I teraz zasada jest taka, patrzymy, kto ma jaki samochód i pomagamy temu gorszemu. Z gorszym samochodem, nie? Widzę, że strefa się tutaj zmieniła, więc jak się wyzwą, to będą jechać w drugą stronę, okej. Ty, a czemu nie mogą oni się wyzwać? Czekaj, żebym ja przypadkiem w tym nie uczestniczył zaraz. Co tu się wyprawia? Tutaj, pokaż mapę. Ej, no co oni robią? Tam ktoś nagle... Co tu się dzieje? Ktoś tam drop... Oni chyba mają tego buga, że nie mogą wyzwać się na pojedynek, nie? A co, jak będą mieli zbliżone poziomy? Dobra, idę kibicować któremuś. Jeszcze któremu. No wygląda na to, że mają podobne auta, bo raczej z tą samą prędkością jadą, nie? Chyba tak. Chyba nie ma się co wtrącać tutaj. Nie wiem, no. Ty próbował trąbić na mnie. Aha, tu Mini jedzie. Ja chciałem właśnie temu pomóc, co... kurde, Mini ładnie ciśnie chyba, nie? To Mini na pewno? Chyba tak, on już budzik zamyka. Mini, ja nigdy chyba Mini nie wezmę. Wolę tym garbusem jeździć niż Mini, naprawdę. Dobra, bierzemy go w pojedynek, nie? O kurde, tu środek strefy jest. Co tu ma za furę? Drugi poziom, a. Mógłby zamienić, bo w sumie Peugeotem by szybciej jechał niż tym Mini. Ty, ale ja nie mogę dogonić Mini. Dobra, olać go, jedziemy komuś innemu pomóc. Tam widzę, że ktoś koło wulkanu jest. Ciekawe, co myśli sobie tamten gościu w pick-upie. Pewnie zastanawia się, w co ten chłop gra, w jaką grę. Całkiem ładnie to Lambo tutaj podjeżdża pod wulkan. O, widzę, że ktoś tam w pojedynku jest. Czy oni przypadkiem nie robią tych super krótkich pojedyneczków? Jak myślicie? Nie, no bo pojechali w zupełnie inną stronę. A tu jest jakiś drop? Nie, no na pewno nie będzie nic lepszego od Lambo, nie ma szans. Bardzo mało prawdopodobne. Drugi poziom jakiś, nie? Trzeci. Okej. Okay. No i wszyscy stąd uciekli, jak ja tu przyjechałem. Cholera! O, chyba mamy okazję przetestować tą teorię z mega krótkimi wyścigami. Tylko nie chciałbym być ofiarą. Bo ja nie wiem dokładnie, w którym miejscu to jest. O, czekaj, ktoś tu coś kombinuje. Ktoś tu kombinuje. Dobra, objadę go z drugiej strony. Aha. Pa, co robi gościu? Co on robi? Czekaj, on chyba zna ten trik. Albo nie. Właśnie w tym miejscu mapy... Nie, nigdy nie wiesz, co się stanie. A czy nie pamiętam, na której półce był ten ostatni checkpoint? Kurde, jak ciemno! Kto wyłączył światło? Dobra, wyzwiemy go. I zobaczymy, czy faktycznie w tym samym miejscu będzie checkpoint. Tam widzę, że jakiś drop jest jeszcze. O, zawrócił, tak? Okej, ja wiem, w co on gra. Cwaniaczek. Tak, to jest ten trik. Ale sam się na niego nadział. Znaczy, zobaczymy jeszcze. Zobaczcie, faktycznie, w tym samym miejscu jest, kurde, punkt ostateczny, nie? Tu trzeba uważać wszystko. O kurde, ja nic nie widzę, gdzie to jest? On się chyba rozwalił o ten kamień, co był koło mnie. Pa, pa.
Ale cwaniak, widzieliście jak ten? Jak kombinował? Tu jest dużo typa. Ale kombinował, ale nie, ja się nie dałem tak łatwo. Oj nie. Weźmy tego jeepa, zobaczymy co się stanie. Kurde, co tu się wyrabia? Dobra. To już wiemy w którym miejscu, znaczy ja wiem w którym miejscu to jest. Teraz poczekam aż tutaj ktoś do mnie przyjedzie, wyzwiemy go na pojedynek i może uda się wygrać. Czekaj, ja tutaj będę powoli sobie jechał. Zobaczcie, wszyscy jadą do tego punktu ostatecznego, nie? Bardzo ciekawe. Dobra, ktoś tam sobie stoi. Ja tutaj się spróbuję tak poruszać, żeby wiesz, żebym był widoczny na mapie. Ale kurde, ci, te typy co tutaj są, oni doskonale znają ten klik, nie? Rzecz w tym, że jak ty go wyzwiesz, to od razu przegrywasz, bo ja już tak miałem na jednym odcinku. I widzę, że ktoś tam stoi daleko. No i nie mogę go wyzwać, nie? Mogę wyzwać jedynie kogoś, kto będzie jechał na mnie. Zobaczcie, tutaj wszyscy jadą w to miejsce. I to jest bug na... tym. Na trybie Fortnite. Dobra, teraz wypadałoby tego strąbić. Co on robi? Kurde, nie, nie, nie. Tak nie. Aha, nie dałem się nabrać. On by pojechał za mnie, wyzwał mnie, wyprzedził i wygrałby. Ja mam gorsze przyspieszenie od tamtego Mercedesa. Zobacz, tamten gość atakują się na mapie. Tutaj ktoś pod górkę podjeżdża do tego punktu. Muszę to jakoś dobrze rozegrać. Jestem niewidoczny na mapie teraz. Ten gość, który tutaj podjeżdża, widzicie na mapce. On teraz jest przodującym i dojeżdża do tego punktu. I w tym momencie właśnie wygrał, nie? I teraz... musimy tu chwilę poczekać. Tak się miło składa, że strefa kończy się akurat na wulkanie. Oho, chyba mam potencjalnego gościa do przetestowania glitcha. Nie, on też wie o co chodzi, kurde. Kazu. Camaro. Kurde, nie. Za daleko jest, wygrałby. Jakbym go wyzwał, natychmiast by wygrał. To jest automatyczna śmierć dla mnie. Haha, cwaniaczek. To jak to jest? Powiedzcie mi w komentarzu, jak ja bym gościa teraz wyzwał, który stoi na starcie i jednocześnie na mecie, to on ma automatyczną wygraną w tym momencie, nie? Dobra, pojedynki zostały wyłączone. Nie mam najgorszego samochodu, ale liczyłem na to, że przetestuję tego glitcha. Ktoś tutaj, dwóch graczy co najmniej, kręciło się w tym miejscu cały czas. I wygrywali, obserwowałem jak wygrywali samochody. Więc tego glitcha zna bardzo dużo osób widocznie. Akurat fajnie, że mogę to przetestować dwa odcinki później. No nie do końca, bo właśnie. Dobra, gdzie jest finał? 3, 2, 1, go! O kurde, dobra. Skąd oni, ej, to są jakieś koksy ci wszyscy gracze, nie? Bo oni, już widziałem, że wcześniej zjeżdżali tutaj w tą stronę. Ja nie wiem jak oni to robią, ale pojechali, o niektórzy sobie pojechali tam po lewej, o fuck, po lewej stronie sobie tam pojechali ładnie. Dobra, ja znam tutaj, o, ale to zrobili, kurde. Ej, skąd wiadomo, zawsze w tym samym miejscu są mety, jak jest, strefa się kończy na przykład tutaj? Dla mnie to jest losowe, ja nie potrafię tego zapamiętać wszystkiego. Wiem, że tutaj jest całkiem gładki zjazd, tylko trzeba przez drzewa myknąć. Nie ma, znaczy się, tych kamieni, nie? I tak dalej, no tylko są drzewa, więc... W ogóle ostatnio dużo grałem w The Crew 2 i tam jest taki wyścig, który nazywa się Nowy Jork, na nim się dużo kasy zarabia. I tam w pewnym momencie trzeba taki zajebiście duży skrót zrobić. Ja zauważyłem, że w The Crew 2 samochody na dachu jeżdżą szybciej niż na kołach. Bo w pewnym momencie gdzieś tam uderzasz dach... O kurde, już skończyli, ja pierdolę. Tutaj na jakiś koksów trafiłem. Ale serio, nie jestem w stanie zapamiętać. Wiem, że czasami meta jest w stronę festiwalu Horizon, jak się jest na wulkanie. No to jest ciekawe. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Kurczę, nie udało mi się dzisiaj tego glitcha przetestować. Czy raczej może nie glitcha, tylko niedopracowania twórców, nie? Z tym checkpointem zbugowanym na szczycie wulkanu. Tak liczyłem, że to sprawdzę, bo czytałem właśnie wasze komentarze o tym, że można to wykorzystać i wbić sobie kilka poziomów od razu praktycznie. Widziałem, że kilku graczy tam po prostu stało i czekało, wiesz,
aż ktoś ich wyzwie, nie? Ach, no nic, nie udało się, ale uda się następnym razem. Trzymajcie się, na razie, cześć!